Witam Państwa w programie Koziołowa Apteka. Dzisiaj jesteśmy u naszego przyjaciela, pszczelarza z 25-letnim doświadczeniem, pana Edwarda. I porozmawiamy sobie o pyłku pszczelim. Panie Edwardzie, jak to jest? My wiemy, że pyłek pszczeli zbierany jest przez pszczoły z kwiatów. Ale jak my od tych pszczół odbieramy ten pyłek pszczeli? W jaki sposób? Pyłek pszczeli odbiera się przez tak zwane pyłołapki, poławiacze pyłku. No ja do tych swoich uli figuralnych dorobiłem coś takiego. Po prostu pszczoła, wlatując do ula przez ten wlot, musi przedostać się przez odpowiednie kraty. Tu jest krata, żeby ona nie doszła na dół, a przez tą kratę pszczoła przechodzi do ula, gdzie przeciskając się gubi pyłek, który ma na odnóżach swoich nóżek. No jest jeszcze takie ciekawostka na przykład, że pszczoła, jak jeżeli chodzi przez te otwory, to na drugi dzień już praktycznie zbiera mniej pyłku, żeby jak najwięcej wnieść do ula, a nie zostawić w poławiaczu. Pszczoła to jest mądra owad. No, czyli wie, że jej tak za pan zabierze, to ona mówi, to ja ci, prawda, mniej dam, żeby ci tak dobrze nie było. No niesłychane. Po prostu przynieś parę razy mniej, a więcej wniesie do ula. No niesamowite, czyli ona wie, ile zbiera tego pyłku, ma świadomość, że go ma i że ktoś jej odbiera. No to jest niesłychane. No ja nie spodziewałem się tego, że tak inteligentne jest to zwierzę. Skład pyłku kwiatowego jest uzależniony od tego, w jakiej okolicy pszczoła go pozyskiwała. Mogą to być zatem pyłki trawy, drzew czy kwiatów. Dlatego też pyłek ma różny kolor. Czasami nawet poszczególne ziarno pyłku ma zróżnicowaną barwę. Każdy pyłek ma wyjątkowo bogaty skład chemiczny, co warunkuje jego bardzo szerokie spektrum działania biologicznego. Pyłek kwiatowy zbierany przez pszczoły z kwiatów po prostu przynoszony do ula jest zbierany przez pszczelarza do tak zwanych poławiaczy i on wygląda po prostu w tej postaci, a to co resztę pszczoła, bo nie wszystko odzyska pszczelarz, przenosi do ula i pszczoła to po prostu miesza z miodem, gdzie z tego jest wykonywana pierzga, która jest wykorzystana do wychowu przede wszystkim młodej pszczoły. Natomiast w terapii wykorzystuje się nie takie obnóża, dlatego że one się stosunkowo źle wchłaniają, ale wykorzystuje się mikroinsat pyłku pszczelego, czyli niezwykle drobno zmielony pyłek pszczeli. Proszę zwrócić uwagę, na moim palcu jest taka warstwa niezwykle cienka, to jest mikroinsat pyłku pszczelego. Bardzo, bardzo drobno zmielona substancja i dawka terapeutyczna pyłku w postaci mikroinsatu to jest 2 gramy na dobę. Dawka terapeutyczna takich obnóży jest 20 gramów na dobę, 10-krotnie większa, dlatego że to jest chityna i bardzo trudno organizmowi wchłonąć substancje czynne z takich obnóży pyłkowych. Natomiast z mikroinsatu wchłania się to bardzo, bardzo dobrze. Pyłek pszczeli, tak jak inne produkty ula, jest bardzo dobrze znany naukowcom. Dlatego, że jest mnóstwo badań potwierdzających jego prozdrowotne działania. Ja tylko o kilku może powiem. Jednym z takich narządów, które bardzo lubią być leczone pyłkiem pszczelim, jest wątroba. Poziom transaminaz aspad i allat wyraźnie spada przy stosowaniu pyłku pszczelego. Pyłek pszczeli ma również bardzo korzystne działanie na prostatę i to nie tylko chodzi o gruszolaga prostaty, w którym ma prozdrowotne działanie, ale również w przypadku chorób nowotworowych prostaty. Również w tym przypadku można stosować pyłek pszczeli i są takie prace badawcze mówiące o jego prozdrowotnym i terapeutycznym działaniu. Pyłek pszczeli podnosi naszą odporność, a przez to generalnie jest zalecany w chorobach nowotworowych, bo to jest element leczenia nowotworów, poprawa odporności organizmu. Ta poprawa odporności oczywiście ma kardynalne znaczenie w zapobieganiu infekcji górny dróg oddechowych, układu moczowego oraz chorób skóry. Pyłek pszczeli działa także przeciwzapalnie w obrębie przewodu pokarmowego. W stanach zapalnych jelit jest bardzo przydatny. Pyłek
Pyłek pszczeli jest zalecany także w medycynie geriatrycznej. Wykryto, że powoduje zmniejszenie się ilości takiej substancji zwanej lipofuscyną, która gromadzi się w komórkach naszego organizmu z wiekiem. Im starsza jest komórka, tym więcej lipofuscyny. Okazuje się, że jak stosuje się pyłek pszczeli, to ilość tej brązowej substancji, która w komórkach się gromadzi, jest mniejsza. Komórka niejako młodnieje. Ale również pyłek pszczeli jest zalecany diametralnie innym okresie życia ludzkiego. Mianowicie pani doktor Jadwiga Górnicka, znana naturoterapeutka, zalecała zawsze swoim pacjentom, aby będący w ciąży, kobietom będący w ciąży, aby stosowały pyłek pszczeli. Uważała ona, że pyłek pszczeli jest substancją dostarczającą naszemu organizmowi tych mikroelementów i tych prozdrowotnych substancji, które właśnie szczególnie potrzebne są kobietom w ciąży. Pyłek pszczeli wykazuje działanie prebiotyczne, czyli powoduje, iż bakterie prozdrowotne będące w naszym przewodzie pokarmowym lepiej się rozwijają. Cholesterol także jest obniżany skutecznie przez pyłek pszczeli, a zatem pyłek pszczeli może być zalecany osobom z miażdżycą. Badania polskich uczonych dowiodły, że pyłek pszczeli łącznie z propolisem i miodem stosowany u osób po udarze mózgu sprawia, że szybciej wracają one do zdrowia i sprawia, iż mają mniej powikłań, zwłaszcza powikłań charakteropatycznych. Pyłek pszczeli również uczeni polscy stwierdzili, obniża poziom metali ciężkich w naszym organizmie. Stwierdzono to na podstawie badań na dzieciach zagłębia miedziowego. Pyłek pszczeli jest również zalecany osobom starszym, szczególnie osobom starszym. Dlaczego? Dlatego, że jest takie badanie, którym dowiedziono, iż jest w stanie usuwać z naszych komórek barwnik, który gromadzi się w nich, zwany lipofuscyną. Lipofuscyna jest niejako stygmatem starzenia się organizmu. Im mniej lipofuscyny w komórkach, tym komórka jest młodsza, w cudzysłowie. Ale należy naprawdę stosować u osób starszych. Pyłek pszczeli zalecany jest również jako jedna z nielicznych substancji naturalnych niedokrwistocznic z naboru żelaza. Mało które zioło czy jakiś naturalny produkt ma udowodnione działanie w tym właśnie schorzeniu, a pyłek pszczeli właśnie takowe ma. Mikronizat pyłku pszczelego powinno się stosować w ilości 2-3 gramów dziennie. U dzieci połowę dawki. Pyłek w tej formie można łączyć z miodem. Można to robić tuż przed spożyciem. Kapsułkę zawierającą pyłek i propolis wysypujemy na łyżeczkę miodu i mieszamy na przykład wykałaczką. Taka forma jest szczególnie zalecana dzieciom oraz osobom cierpiącym na infekcje górnych dróg oddechowych. Zalecamy stosować pyłek pszczeli także w przypadku ostrych infekcji. Wówczas podajemy 3 razy dziennie po 1 gramie aż do ustąpienia dolegliwości. Pyłek pszczeli jest standardowym środkiem do podniesienia odporności organizmu. Wówczas proponujemy stosować 2 razy dziennie po 2 kapsułki preparatu złożonego z pyłku pszczelego i propolisu. Takie podawanie powinno trwać 4 tygodnie. Później przerwa około 2 tygodni i należy ponowić stosowanie przez 4 kolejne tygodnie. Stymulację odporności zalecamy od początku sierpnia aż do końca października oraz w okresie wiosennym. Często pyłek pszczeli i propolis łączymy w koncepcji terapeutycznej z syropem na bazie miodu, który zawiera także ekstrakt z ziela jeżówki purpurowej. Pyłek pszczeli to znakomity suplement diety nie tylko dla pszczół, ale także dla ludzi. Znakomicie komponuje się on z propolisem i miodem. Dobrze, abyście Państwo pamiętali o tym, iż należy go spożywać w postaci maksymalnie rozdrobnionej, czyli w postaci mikronizatu.